Wszyscy uczestnicy i zawodnicy są bardzo szybcy. Udało mi się złapać tylko jednego chłopaka, niestety. Proszę, przedstaw się. Kacper Exner. Kacper, w czym brałeś udział? W ostatnim biegu teraz, duatlonu dla gimnazjalistów, prawda? Tak. Które miejsce zająłeś? Pierwsze. O, chłopak zajął pierwsze miejsce. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Są ze mną zwyciężczynie. Podoba w ogóle Wam się ta impreza sportowa? Tak. A co Wam się w niej podoba najbardziej? Że możemy dostać nagrody. Nagrody są zawsze mile widziane. To co, kogo pozdrawiamy? Cały, do Pana Irka do kamery. Cały Kwilcz. Machamy. Słuchajcie, a co myślicie o takich imprezach sportowych? Zapraszamy. Nasi rodzice się śmieją, bo my trójka z PZPN, no to wygraliśmy. No proszę. Na początku byłem pierwsza, ale na koniec już nie miałam siły. Czyli zabrakło ci sił. Czyli myślisz, jaka uwaga na przyszły rok dla ciebie, że co musisz robić? Że na początku trzeba truchtem, a potem sprint przy mecie już. Czyli trzeba wydatkować dobrze swoje siły, tak? Mamy taką tradycję, że w dniu duatlonu pozdrawiamy. Możecie sobie tutaj do kamery się uśmiechnąć. Pozdrawiam. Kogo pozdrawiacie? Pozdrawiam moich rodziców i całą rodzinę. Pozdrawiam moją rodzinę i mojego dziadka brawa, i babcię. Tak, brawa, brawa, brawa. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę. Machamy, pozdrawiamy, pa, pa. Czas do nagrodzenia. Wy mieliście tak naprawdę ten prawdziwy duatlon, tak? Czyli bieg i rower. Powiedzcie mi, na jakich dystansach? Pierwszy bieg był na 600 metrów, później rower 4000 metrów i ostatni bieg 300 metrów. I jakie miejsca zajęliście? Ja drugie. Trzecie. Pierwsze. Gratuluję. Słuchajcie, jak to jest, że trzeba biegać rower, potem znowu biegać? Trzeba jakoś specjalnie rozkładać siły? Tak, trzeba rozkładać siły. No pierwszy bieg zawsze no trzeba tak trochę wolniej na rowerze, taka średnie tempo i no ostatni bieg trzeba już tak szybszym tempem. No to gratulacje, słuchajcie, tradycyjnie pozdrawiamy. Możecie teraz powiedzieć, kogo pozdrawiacie z Kwilcza, z rodziny albo gdziekolwiek indziej. Rodzinę, moją mamę, tatę, siostrę i wszystkich innych. Ja pozdrawiam moją całą rodzinę. Całą rodzinę. Ja też pozdrawiam swoją całą rodzinę. Bez wsparcia rodziny byłoby trudno, co? Tak? Miejsce. Kto Wam kibicował dzisiaj? No, dzisiaj myślę, że rodzice oczywiście. I rodzice, i siostra i brat. To super. I gratulujemy Wam, chłopaki. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Jest Pan zadowolony z tej imprezy, prawda? Oczywiście. Wspaniała impreza rodzinna. Dzieci się bawią, my jako dorośli się bawimy, więc cóż innego trzeba. Dobrze, to co, trzymamy za słowo, że w przyszłym roku może ci dorośli wystartują jednak, tak? Panie wójcie, proszę kogoś pozdrowić, bo my dzisiaj wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ja pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego festynu. Dziękuję wszystkim tym, którzy organizowali to, bo to jest wielkie święto i duże zaangażowanie. Za to wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy szkole i Radzie Rodziców.